W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niewdzięczność jest pierwszym stopniem do piekła. W dzisiejszej Ewangelii mamy zobrazowane, jak Chrystus ulecza z trądu 10 mężczyzn. I tylko jedna osoba przychodzi mu podziękować za to. To wydarzenie obrazuje raz z jednej strony Stary i Nowy Testament. Potem jak Chrystus przychodzi do nas wcielony w człowieka, Żydzi nie przyjmują go. I tylko mała cząstka tak jakby wraca i z wiarą pokłania się Chrystusowi. I to jest jeden z symbolów właśnie pogan, którzy się nawracają. Wszyscy inni w swojej pysze, chociaż uzyskali właśnie od Chrystusa niejako możliwość oczyszczenia się z trądu, lecz odchodzą i nie wracają. I tylko do tego Samarytanina Jezus rzekł: wstań, idź, bo wiara twoja uzdrowiła cię. Innych 9 nie wróciło. Ta sytuacja również przedstawia i nasze życie, nas, katolików, tych, którzy od swojej młodości i dzieciństwa otrzymaliśmy sakramenty, otrzymaliśmy wszystko, co potrzeba, aby kroczyć drogą Chrystusową, aby zbawić nasze dusze, a jednak nie powracamy do Chrystusa czasami mu za to dziękować. Wydaje nam się, że wszystko nam się należy, że wszystko, co nas otacza, należy do nas niejako po prostu, że należy do nas, że nie należy nam dziękować nikomu za to, co otrzymaliśmy. Dlatego dzisiaj postaramy się trochę zgłębić temat cnoty wdzięczności. Pochylimy się nad tym, czym jest wdzięczność i jakie akty i kluczowe punkty należy wypełnić, aby tę cnotę praktykować. Gdyż w życiu katolika najczęściej zaczyna się jego odwrót od Boga, właśnie zaczyna się od braku wdzięczności. Jest to, można powiedzieć, pierwszy stopień do piekła. I dopiero potem, jak człowiek przestanie dziękować, przestanie doceniać to, co ma, zaczyna się odwracać coraz bardziej od Boga. Zaczynają się przytrafiać grzechy coraz cięższe, aż do grzechów ciężkich, które sprzeciwiają się w sposób bezpośredni Bogu. Tak więc, aby mówić o cnocie wdzięczności, musi na początku dana osoba, musi najpierw zrozumieć, że to, co otrzymała, jest darem. I to obrazuje również nasza dzisiaj scena z Ewangelii. Gdy 10 mężczyzn zostało oczyszczonych podczas drogi, jeden z nich, skoro zobaczył, że był uzdrowiony, wrócił się. Czyli musiał zrozumieć, że został oczyszczony, że dostał jakiś dar od Chrystusa i dlatego tylko jeden wraca. Tych 9 być może zostało w jakiś sposób oczyszczonych, ale tego albo nie zrozumiało, albo tego nie pojęli, że to jest jakiś wielki dar, za który powinni dziękować. I dlatego tylko jedna osoba wraca. Dlatego każdy z nas, aby praktykować tą cnotę wdzięczności, która jest bardzo ważna, musi pojąć, że wszystko, co nas otacza, że wszystko, co w naszym życiu mamy, mamy dzięki Panu Bogu. Dlatego jest to poważny powód, aby wyrażać Mu wdzięczność. Drugim takim aktem wdzięczności jest to, że trzeba to wyrazić słowami. Każdy z nas, gdy dostaje jakiś podarunek, powinien podziękować. Jest to oczywiste. I nasza scena z Ewangelii również właśnie o tym akcie mówi. A jeden z nich, skoro zobaczył, że był uzdrowiony, wrócił się, głosem wielkim wielbiąc Boga. Czyli nie wystarczy zrozumieć, że otrzymaliśmy jakieś dary, ale trzeba to wysłowić. Trzeba to powiedzieć osobie, która nam ten dar dała. I trzecim takim punktem, o którym często ludzie w ogóle zapominają, który jest bardzo ważny do tego, aby cnota wdzięczności była rzeczywiście w pełni cnotą, jest uczynek, który odwdzięcza się tej osobie.
Czyli to nie polega na tym praktykowanie cnoty wdzięczności, że tylko mamy zrozumieć, że wszystko, co mamy, to mamy w darze od Pana Boga albo jakiś inny podarek, że to jest dar. Nie tylko to, że komuś powiemy, podziękujemy za to, ale trzeba się odwdzięczyć. Trzeba zrobić jakiś akt dziękczynienia tej osobie. I to również czyni nasza postać z Ewangelii, która została oczyszczona z trądu. A jeden z nich, skoro zobaczył, że był uzdrowiony, wrócił się głosem wielkim, wielbiąc Boga, i padł na oblicze do stóp, dziękując, a był to Samarytanin. Tak więc widzimy, że Samarytanin przychodzi i czyni akt dziękczynienia dodatkowo. Nie tylko, że chwali Pana Boga swymi słowami za to, co uczynił, i Chrystusa, ale również coś czyni. Tak jak w naszym życiu, choćby w wychowywaniu naszych dzieci, właśnie powinniśmy tego uczyć. Jeżeli jakieś dziecko otrzymuje od rodzica jakiś prezent, dajmy na to jakąś grę planszową, dzięki której może się bawić z innym z rodzeństwa, to na początku musi właśnie pojąć, że to jest prezent. To powinno wzbudzić jego wdzięczność i powinien rodzicom podziękować. Ale to nie wszystko. Na koniec powinien coś uczynić dobrego dla rodziców. Albo poprzez posłuszeństwo, albo jakimś dobrym słowem czy uczynkiem. I dopiero wtedy cnota wdzięczności będzie w pełni przez nas praktykowana. Tak więc w naszym życiu, drodzy wierni, starajmy się myśleć o tej cnocie wdzięczności, gdyż bardzo łatwo nam to umyka. Bardzo łatwo się przyzwyczajamy do stanu, jaki mamy, i traktujemy to jako rzecz normalną. Oczywiście nie jest to powiedzenie słynne, tak jakby trochę polskie, nie jest być może w każdej sytuacji do zastosowania, ale niektórzy często powtarzają, że jeszcze nie jest tak źle, że inni mają gorzej. Pewne ziarno prawdy w tym tkwi. Jak się rozejrzymy po świecie, po innych rodzinach, musimy być wdzięczni za to, co mamy, gdyż rzeczywiście na świecie dzieją się dużo gorsze rzeczy niż w naszym otoczeniu. I teraz odnosząc to nas tutaj wiernych, tutaj siedzących, możemy powiedzieć, że my być może nie zaliczamy się jednak do tych 9, którzy nie przyszli oddać dziękczynienia. Być może rzeczywiście zaliczamy się do tego jednego, który przyszedł podziękować. I świadectwem tego jest choćby obecność tutaj w kaplicy. Osoby, które tutaj siedzą, musiały w pewnym momencie zrozumieć, jak wielkim darem jest msza święta katolicka. Jak wielkim darem jest tradycyjna nauka Kościoła katolickiego. Później musiało być na pewno te osoby, czyli my, musieliśmy wyrazić wdzięczność tym osobom, które nam o tym powiedziały, tym, które nam wskazały drogę. I później nasze czyny świadczą o tym, choćby z tego względu, że tu jesteśmy. Niektórzy zadają sobie duży trud, żeby przyjechać do naszej kaplicy. Najlepszym świadectwem jest ta nowa kaplica, tutaj powstała. To nie powstało samo z siebie. Wiele osób bardzo się natrudziło, aby taką kaplicę tutaj nową w Bydgoszczy ugruntować. Tak więc te nasze czyny wskazują, że być może rzeczywiście jesteśmy wśród tej jednej osoby, która docenia to. Lecz chodzi o to, żeby robić to bardziej świadomie. Żeby te nasze akty właśnie dziękczynienia były bardziej świadome i celowe. A największym właśnie aktem dziękczynienia Bogu jest uczestnictwo we mszy świętej. Musimy wiedzieć, że msza ma 4 główne cele, że głównym celem jest właśnie odkupienie i przebłaganie za nasze grzechy, jest chwała, oddanie chwały Panu Bogu, jest prośba o nowe łaski i jest właśnie dziękczynienie. I nie oddamy Panu Bogu większej wdzięczności za to, co mamy, niż uczestnictwo we mszy świętej. Żaden inny pobożny uczynek nie przewyższy wagi mszy świętej, gdyż podczas mszy świętej my łączymy się z naszym dziękczynieniem i z naszymi ofiarami, z samym Chrystusem, który na ołtarzu
sam ofiarowuje się, posługując się kapłanem i składa tę ofiarę najwyższemu Bogu. Tak więc, drodzy wierni, przejdźmy może od teorii do praktyki. Przejdźmy do praktykowania tej mszy, złączmy się z Chrystusem w tej ofierze i podziękujmy Mu w szczególności dzisiaj za nową kaplicę w Bydgoszczy i za wszystkie dary, które Bóg nam dał. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen.